Nazywam się Miłka Malcan, jestem filozofem, jestem dziennikarzem. Pracuję w dziedzinie słowa i to szeroko pojętego, zajmuję się także literaturą, a tutaj i teraz zajmuję się przyszłością książki. I to będzie opowieść naprawdę, mam nadzieję, otwierająca głowę. Nazwaliśmy ją Książka przyszłości, krótki kurs dla otwartych głów. Otwieramy głowę zatem. I zaczynamy od świata wyobrażonego w książce, bo wiemy, że książki siła polega na tym, że jest tam historia, która może się w nas wydarzyć. Jest jakiś świat, czasami całe uniwersum opisane tak dokładnie, że staje się też naszym światem, przynajmniej na czas, w którym jesteśmy z tą książką w porozumieniu, czyli kiedy ją czytamy. Ale zacznę od Einsteina, żeby nie było tak łatwo. Najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek da się zrozumieć. To Einstein. I to nie jest takie sobie hop-siup, bo to pierwsze zdziwienie, że w ogóle jesteśmy w stanie coś, cokolwiek przeprowadzić, wyciągnąć wnioski, jest może banalnym, ale impulsem, który w stosunku do książki też może nas przygotować na przygodę. Jeżeli uważamy, że wszystko jest oczywiste, co się tutaj dzieje, to jesteśmy w takim biegu przez treść, ale jeżeli pomyślimy sobie, i to za każdym razem, że wow, jak to się dzieje, że ja tak bardzo partycypuję w tym świecie, albo jak to się dzieje, że ktoś jest w stanie opisać coś tak niesamowicie, że tam we mnie ta wojna, czy nie wojna, czy też piękne, romantyczne uczucia też są tak samo intensywne. Więc jeżeli najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek da się zrozumieć, to książka jest takim polem do zrozumienia naprawdę niesamowitym. I jeżeli chcemy odcyfrować to, co w tej książce jest dla nas ważne, to zaczynamy od naszego ja, czyli naszego zdziwienia, takiego naukowego zdziwienia trochę. Wiem, że nic nie wiem Sokratesa. To nie jest zaproszenie do tego, żebyśmy siedli w takim fotelu, wzięli chipsy i spędzili 5 godzin na niczym, bo i tak nic nie wiemy, tylko żeby to wiem, że nic nie wiem było początkiem do dowiedzenia się, czego ja nie wiem, co mi może ta książka przynieść, co może książka ta we mnie otworzyć. Hans Georg Gadamer, taki bardzo ważny hermeneutyk, powiedział, że bytem, który może być zrozumiany, jedynym w zasadzie jest język, więc znowu wracamy do języka jako do tej materii, która nam ułatwia w tym naszym pytaniu, co wiem, jeżeli tego nie wiem, myślenie, dążenie, dłubanie i szukanie, co tak naprawdę w tej książce jest dla nas ważnego i co w tej kreacji świata jest takiego, że może nas też poruszyć czy wzbogacić. Bo uważam, że jeżeli przejdziemy przez książkę chociażby fantasy i będziemy mieć wyobrażenie świata, którego tutaj dookoła nie mamy, ale gdzieś tam on jest, to jesteśmy jak po wakacjach w jakimś egzotycznym kraju. Naprawdę to przeżyliśmy. To nie jest takie nic. Naprawdę tam byliśmy na swój sposób i naprawdę wiemy o tym świecie dużo i w ten sposób podróże kształcą. Właśnie tak. Trzeba też pamiętać, że w wielu starożytnych mitach, które mówią o kreowaniu świata, wszystko, co zostało tam powołane do istnienia, działo się za pomocą nadawania nazw. I mamy księgę Izajasza, czyli jeżeli coś jest, to dostaje nazwę i wtedy poprzez tę nazwę dla nas w ogóle jest w stanie bytować. Czyli świat wyobrażony naszej ulubionej książki siłą rzeczy badamy za pomocą języka i raczej przed tym nie uciekamy, bo przed tym uciec się nie da. Ale mam też taką radę bajkową, bardzo lubię tę historię. Abrakadabra, którą frazę to znamy z dzieciństwa, można przetłumaczyć i w tłumaczeniu z aramejskiego ona brzmi tak: słowa tworzą światy. Abrakadabra, słowa tworzą światy, więc to nie jest taki sobie żarcik. Sprawdzono to w dawnych czasach i skoro funkcjonuje do dziś, więc coś w tym musi być. Dokładnie też znalazłam takie wersje, bo tłumaczeń jest kilka, które brzmią na przykład Avrakehdabra, co oznacza tworzę, co mówię, ale to na jedno wychodzi. I jeszcze jedna aramejska wersja, która się tłumaczy jako niech się stanie tak, jak mówię. I też w przybliżeniu brzmi abrakadabra. Więc każda książka, każda, to jest taka abrakadabra. I myślę, że ten dziecięcy świat i to dziecięce zdziwienie powinno być
przywoływane przez nas dla takiej naszej wewnętrznej przyjemności. Oczywiście wiemy z Biblii, że na początku było słowo i to słowo w związku z tym też bierzemy pod uwagę, ale zanim piekarz zrobi chleb, to musi ten chleb pomyśleć. Zanim ten chleb pomyśli, to musi w międzyczasie jeszcze przypomnieć sobie, jak wygląda receptura, czy jak to dzisiaj zrobi. Jeżeli jest piekarzem profesjonalnym, to ma naprawdę maszyny i to nie jest takie sobie habrakadabra, tylko najpierw musi być idea. I wracamy do tego, co było w naszym pierwszym odcinku, czyli gdzieś są pomysły, idee, gdzieś jest w tej przestrzeni naszej mentalnej wiedza, którą po prostu ściągamy do naszego trójwymiaru. Przywołam tutaj szybciutko jaskinię Platona, bo w tej jaskini byli uwięzieni ludzie, oni nie mogli się odwracać, widzieli tylko ścianę, tam z tyłu był za nimi, za ich plecami mechanizm, który rzucał cienie. I oni widzieli te cienie i uważali, że te cienie to jest wszystko, co istnieje i nic ponad te cienie i to był ich świat. I troszeczkę jest tak, że nasze abrakadabra, które tworzą słowa, może być źródłem iluzji, która się wydarza, gdzie nam się wydaje, że coś jest prawdą, coś jest realne, a to do końca takie nie jest. I książka wyrasta ze świata cieni, troszeczkę. Oczywiście, bo nie każda książka jest medium cieni, niektóre są napisane w tak bardzo przejrzysty sposób. Ale chyba całe piękno polega na tym, że dopiero wiemy to, kiedy się z tą książką skontaktujemy. Jeżeli znamy system powstawania cieni, jeżeli wiemy, czemu może służyć ta książka, kto ją napisał w jakiś sposób, skąd ona się tutaj u nas wzięła, to podchodzimy do tego świadomie. I wtedy, nawet jeżeli wchodzimy w świat iluzji, w świat wyobrażony, to nie jest to dla nas niebezpieczne, jest po prostu poznawcze, czyli jest to taką podróżą, która kształci. Jeżeli wrócimy na chwilę do słów, które mogą zburzyć spokój, stworzyć światy i zaprosić do środka książki, to oczywiście wiemy, że za słowami stoi brzmienie, brzmienie słowa, a jeżeli tak, to muzyka jest dosyć ważna i tutaj na przykład Orfeusz i mitologia się kłania. Nie bez powodu mamy tutaj na Podlasiu szeptuchy, które szepczą uzdrawiające modlitwy. Starożytna technika, bardzo pogańska, bardzo stara, bardzo piękna i brzmieniowa, czyli te słowa mają znaczenie, kiedy zostaje im nadana prędkość, a tą prędkość nadaje ta osoba, która szepcze, czyli szeptucha. Troszeczkę taki z pisarzem, ale on nadaje znaczenie swoim słowom i wtedy dla nas te słowa mogą być leczące, te książki mogą być właśnie dlatego ważne, istotne bardzo. Przy okazji też przypomnę, że cała procedura szeptania, taka fraza poetycka wzięła się z kultury hinduskiej i też kiedy patrzę i słucham, jak brzmią modlitwy różańcowe, to one są takim szeptaniem, one są takim mantrowaniem troszeczkę i rzeczywiście to jest dobra intuicja, ponieważ sam różaniec przywędrował z Indii do krajów arabskich. Z krajów arabskich postanowili zapożyczyć ten bardzo dobry wynalazek krzyżowcy. Chrześcijanie, którzy z kolei zrobili z tego użytek bardzo sensowny, bo tutaj po wszystkich stronach chodziło o to samo, o chwalenie Boga. Ale dr Luciano Bernardi, kardiolog z Uniwersytetu w Pawii, swoim pacjentom zalecał albo różaniec, albo recytowanie mantr, ponieważ to sprawiało, że oddech był wolniejszy. 6 oddechów na minutę, tak wyliczono, jeżeli odmawiamy modlitwę albo mantrujemy, koncentracja się polepsza, uspokaja się człowiek, w tym wypadku pacjent, czyli słowa naprawdę to taka abrakadabra i mówione słowa są jeszcze bardziej abrakadabra, więc audiobooki mają taką delikatną przewagę nad tymi książkami, które my czytamy, chyba że czytamy głośno. Kiedyś to była taka praktyka dosyć powszechna, żeby czytać sobie głośno, bynajmniej nie sobie, a muzą. Chciałam też przypomnieć, że tomiki wierszy, jeżeli głośno czytamy, mają zupełnie inne znaczenie. Proszę sobie to popraktykować, bo naprawdę warto. A poezja to jest taka technologia szybkiego i skutecznego rezonowania z naszym wnętrzem. Więc jeżeli przez czytanie poezji mamy w środku takie pobudzenie, można to przełożyć z uczucia na intelekt i z tego się bierze jeszcze więcej mądrości, jeszcze bogatsza osobowość po prostu.
W ludzkim mózgu można zaobserwować elektrofizjologiczną reakcję na wypowiedzi mające formę poetycką. Naprawdę takie badania zostały zrobione. Odnośnik tutaj w opisie tego mini wykładu będzie. Jest to nieprawdopodobne, ponieważ to oznacza, że sama fraza już wprowadza zmiany w mózgu, a to już tu cała ta sprawa związana z funkcjonowaniem naszego ciała poprzez lekturę działa. Mamy w sobie to metrum. Gdzieś głęboko mamy w sobie coś, co jest jakimś pierwszym, pierwotnym, instynktownym metrum, które działa, czy chcemy, czy nie. Na rozmaitą poezję podejrzewam, że rymy częstochowskie też tu wchodzą w grę i że nie chodzi o wielkie wysublimowanie, tylko o pewien rodzaj rytmu. Nie o słowa, nie o manipulację słowem. Niezwykłym, tylko o podanie treści. I to wtedy działa. Przypomnę, że my oczywiście ludzie mamy pamięć wzrokową, więc czytanie, czy też pisanie, rozpisywanie sobie różnych treści, które służą nauce, to jest bardzo dobra technika i warto z niej korzystać, ale najważniejsza jest treść, czyli to, co jest tam głębiej. Fizycy zajmujący się czterowymiarową rzeczywistością fizyki relatywistycznej nie przejmują się tym, czy poezja działa na mózg, czy gdziekolwiek indziej, czy poszerza horyzonty, czy ten świat wyobrażony jest jakoś realny, czy nie. Mistycy też się nie przejmują, też mają swoje wizje, swoje intuicje, które są poza horyzontem wyobrażeń, a jeżeli się z nami tym podzielą, to nam się też ten horyzont troszeczkę poszerza. Stan tej koncentracji, medytacji, takiego dobrego nastawienia podczas lektury jest naprawdę ważny. I wtedy możemy zaliczyć odlot literacki i wtedy dobrze to zrobić na dobrej jakości literaturze. Zadanie numer dwa. Wyobraź sobie coś niewyobrażalnego, właśnie teraz, bez zastanowienia. Potem pisz strumieniem słów, tak jak leci z głowy. W połowie strony albo pod koniec pierwszej strony możemy się zorientować, co to za obraz nam się tu pokazał. I wtedy ten niezwykły proces od pisma do obrazu, od jakiejś intuicji do czegoś niewyobrażalnego stanie się dla nas faktem indywidualnym, osobistym, a czasami bardzo intymnym.